Cześć wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Tales of Arise, właściwie w demie do Tales of Arise, w serii, która nazywa się Pierwsza Kawa Dnia. Jest to seria, w której zajmujemy się grami, które z jakiegoś powodu przykuły moją uwagę. Świeżo zaparzona kawa, dawno tak nie było na pierwszej kawie dnia. I z jakiegoś innego powodu mogły mnie zafrapować, przykuć moją uwagę i chciałbym się z nimi zapoznać bliżej. I Tales of Arise jest takim JRPG-iem, z tego co kojarzę, nową gierką, która pojawia się właśnie na Steamie i ma demo. A jak jakaś gierka ma demo i trafia w moją alejkę, to jestem bardzo zainteresowany. Odpalmy i zobaczmy, co to jest. Mam nadzieję, że dajmy sobie... Tak, story bardzo... w sumie normalny, why not... wszystko tutaj ekstra, tylko jakbym mógł jeszcze grę ściszyć, to by było idealnie. Save and begin, tak, odpalamy. Select character you wish to control, mamy wybrać jakiegoś bohatera na starcie. Kogo mamy? Shione z Gunem Alfen. Wygląda fajnie, do pierwszego gościa, którego dali do wyboru. Rinwell. Okej, okay, chyba mam zwyciężczynię. Law and Order. Kung Fuje, to też może być dobre. Kisara, to jest fajne, ale nie mój klimat, przynajmniej nie na chwilę obecną. I jeszcze jest Dohalim. No to lecimy z tą małą czarodziejką. Rinwell, a mage who mainly relies on astral arts. Dobra, startujemy, tak, tak. Bo mogę to w demie wybrać, nie spodziewałem się, że będę miał dostęp do kogoś poza pierwszą postacią i zaraz będę mógł narzekać. O, chciałem wybrać kogoś innego, ale mi nie dali! Och, jak cudnie! Eldemenancia, Land of Green. Well, off we go. Nice, czy ja teraz mogę ściszyć? Czy są takie opcje też dźwiękowe? Serio? Nie było tego faila, nikt tego nie widział, wróciliśmy do gry. Czy ja tu mam jakieś skakać? Pod X-em jest mapa? Naprawdę? Czy tu będą walki może turowe, czy coś w tym stylu? Not this way, I guess. To wygląda tak jakby... Świat był otwarty i w ogóle super hiper. Czy ja mogę nie mogę spaść na sto... O nie! O nie! No ale dobra. Wygląda to cudownie. Móc tak sobie tutaj na przykład tak jak w jakimś Phoenix Rising pobiegać, teraz skoczyć i polecieć. O, Zeldę tutaj pouprawiać. Podoba mi się ten filtr. Podoba mi się ten filtr, który symuluje, że to dalej jest malowane. Jest to takie poczucie, jakby to było farbkami dalej machnięte. Nie wiem, czy to widzicie, czy to dobrze będzie na nagraniu wyglądało, bo na żywo to wygląda ekstra, ale post-processing. A czy na przykład te kamienie, które mi się podobały z bliska, im bardziej od nich się oddalam, tym bardziej one są takie jak plakatówkami i tylko ostre, jasne cienie, nie, kontrasty. Wygląda to... Jest okej, chwyciło mnie. Mogę? Już mogę walczyć? So the eagles have infested even tranquil places like this, that's them shame. Był do wyboru na początku język angielski albo japoński, jeżeli chodzi o dubbing. Nie słyszę dubbingu, więc możliwe, że japoński jako taki istnieje i teraz postaci by gadały, ja miałbym napisy? Może. Just great. Right. Moving. Mamy cały team. Ale faktycznie to bardziej ale Final Fantasy, durowe walki. Szczerze powiedziawszy, czegoś takiego mi brakowało. Chociaż w ostatnich dniach wsiąkłem wieczorami w całkowicie inny typ gry. Już. Okej. Tak, będziemy się uczyli na bieżąco. Basic combat. RB to perform normal attack. Tak. A, czyli teraz jak jesteśmy w walce, to będziemy mieli inne te. A, to jest odskok, okej. Wow! Ej, fajne to jest.
Nie! Gdzie mnie tutaj? Ty jeden z drugim! I ostatni dzik padł. Będzie dziś na kolację, dziś już zna. A rano? Rano zrobię jajecznicą. Czyli tak jakby mamy cały zespół, ale sterujemy tylko jedną postacią. Dlatego wszyscy mogą gadać. Jej perki to jest charging, ok. Wszystko wyjdzie w praniu, wszystko wyjdzie w praktyce, aż tak się nie będę tym teraz przejmował. Na razie jestem zainteresowany, czy jestem tym zainteresowany. Nie wiem dlaczego mam jakieś takie drobne Ionowe vibe, ale wiecie, starego Iona, Ion Classic to się teraz nazywa, bo nowego Iona nie. Ten filtr jest genialny! Troszkę go muszą jeszcze podrasować, bo mam wrażenie, że skalowanie jest takie dość brutalne. Nie w tym, co jest daleko, tylko w tym, co jest tu w miarę blisko. Jak podejdę do tych skał, to one wyglądają osą. Jak się oddalę, to w tym momencie wyglądają tak dość szarpanie. Co tu jeszcze jest? Should we really take this? Tak. Leży, to bierz. Miejscówki są piękne. Możemy ich ominąć i lecieć dalej. Ale nie. Idziemy bić. Chcę zobaczyć. Naprawdę? Nie zaatakowali mnie w ogóle? O, teraz. Każdy swojego klepie, nie? Może? Uż ty! Mogę to podładować jakoś bardziej? Szkoda, że nie ma tworzenia postaci, bo chciałbym pokombinować troszkę nad tym, jak postać pasuje, wiecie, ten strój, to uniwersum, ten wygląd. Huh. Tak dziwnie, że mogliśmy ich totalnie ominąć, praktycznie musiałem wejść we wrogów, żeby nas zagrowali. Takie nietypowe, bym powiedział. Nie, nic nie widziałem. Jeżeli tu jest łowienie zbliżone do tego, co jest głębszynie, to nic nie widziałem. Podoba mi się tego, jeżeli chodzi o wygląd. Jest cudowne. Jeżeli chodzi o gameplay, na razie mnie nie przekonuje. Za dużo jednocześnie się dzieje i bardzo ogarniają NPC, którzy z nami biegają, reszta naszego teamu, więc nie ma tego, tej potrzeby nauczenia się czegoś, bo oni tam tłuką, więc ja sobie losowo klawisze maszuję. I zobaczymy, jak będzie w momencie, jak podejdę do kolejnej grupy, będzie pewnie tak samo, nie? Coś otworzyli? Atakują nas? Nie atakują nas? Próbują nas atakować. Dwuborstwo. Przez chwilę zgubiłem poczucie, gdzie jest moja postać i co moja postać robi. Strike plus strike, 1, 2, 3. Czy mogę na przykład zmienić postać? Mogę patrzeć, co robi reszta postaci. Nie, mogę ich jakby przywołać do ataku. Na pewno jest to zjawiskowe. Ale to jest takie bardziej dla właśnie fanów Final Fantasy, tych starszych Final Fantasy, nie tych 14. Tylko tych części takich, wiecie, co miały turowe walki, jakiegoś tam Dragon Questa. Dragon Questa? Chyba Dragon Questa się nazywało. To Nintendowe takie na DualSkinach ogrywane milionami godzin i nie pamiętam tytułu. Anyway. Got it. Jedziemy z fabułą. Ciekawe, czy postać mogę zmienić poza walką na przykład.
Wejdźmy w opcje i item strategy. Strategie, nie strategie, equipment. Stroje są, to mnie w ogóle cieszy, bawi, śmieszy i raduje. Tym bym, jakbym mógł, to bym tym jeszcze troszkę pograł, żeby zobaczyć, jak się nim ogrywa. Stroj jeszcze nie ma, ale... O, change party leader, tak? Dajcie mi teraz tego. Teraz ty mogę, dobra. Wchodzimy olą tego, idziemy... I przesunął z powrotem na nią. Zjawiskowe strasznie. Ale tu musicie siedzieć w tego typu gierkach. Bo na dobrą sprawę to nikogo tak o nie chwyci. To będzie bardzo dużo tekstu, walki będą bardzo powtarzalne, będzie sporo grindu. Zapewne, nie ma 100% pewności, ale w większości gier tak niestety to jest w JRPG-ach. Że jest przegadane, a potem grindujecie aż do kolejnej fali dialogów. Niektórzy to uwielbiają, ja mam czasem takie fazy, że raz na jakiś czas... Jak się nazywa? Pamiętam, że nie dało się Final Fantasy dorwać na PC-cie, więc była jedna gierka, która wyszła w tym klimacie PC-towa. Druga część chyba była tylko na PC-cie. Czy też wyszła na PC, jedynki się nie dało tam dorwać. I pamiętam, że poleciałem, wyskrobałem ze skarbonki całe oszczędności i poleciałem to kupić, bo nie mogłem grać, no nie miałem playa wtedy akurat. Więc nie mogąc grać w Final Fantasy, poleciałem kupić tamtą. Pamiętam układkę, ale... Te takie granatowe chmury... Mam wrażenie, że nie dolatuje moje ataki do nich. O, będzie transformacja z tym, ten... A, to on zostawia, ten z bliskim mieczem zostawia to popalenie na ziemi. No nie, dobra, i wszyscy teraz. Dobra, ludziska, na dobrą sprawę, jeżeli graliście w JRPG, to totalnie wiecie, czego się spodziewać. Nie powiem, że mnie to nie zachwyca, bo to nie o to chodzi. Większy problem widzę z tym, że po prostu w tą gierkę trzeba wsiągnąć. To nie jest tak jakby początek gry z mojej perspektywy. To demo rzuca nas kawałek dalej? Chyba? Bo to nie jest tutorial chyba, tylko jesteśmy już w grze. Możemy zobaczyć, jak wygląda gra i to jest super, to też mi się podoba, ale jakbym chciał zacząć grać od zera, to wolałbym tak przeżyć początek historii, zebrać team, rozkręcić się, tutorial jakiś i dopiero w to wejść. A do dema to jest właśnie o tyle dobre, że wiecie, jak będzie wyglądała gra później, kiedy już będzie normalna rozgrywka, więc z mojej perspektywy bardzo na plus. Jedyne, co jest na minus, to, że jest to klasyczny JRPG. I trudno mi znaleźć czas na granie tego w nadchodzących miesiącach. Nie wydaje mi się, żebym w tym roku miał czas wsiąść do czegoś takiego. To jest duży, bardzo ambitny projekt. I szczerze powiedziawszy, ja bym się skusił. Gdybym nie miał serii z Genshina codziennie nagrywanej, gdybym nie robił wszystkich innych projektów pobocznych, które robię, gdybym był normalnym, standardowym graczem, takim jak byłem lata temu, to byłby jeden z produktów, które w tym roku bym tak rzucił okiem i dawno nie grałem w żadnego JRPG-a. Bierzemy to, gramy to, przejdziemy to. Może nie wymaksujemy, bo wymaksowanie tego typu gier jest troszkę ciężkie, ale to jest takie 30-40 godzin, jak miałbym stawiać i strzelać. A fabuły zazwyczaj bardzo fajne i tam są zawsze jakieś plot twisty ostre i tak, o, jakby się oglądali anime. Pewnie spora część z was wie lepiej, o czym ja mówię, niż to, o czym ja mówię. Tak. Tyle. Link na dole w przypiętym komentarzu do steamowej strony tej gry. Ja wam życzę miłego dnia, dobrego jedzonka. Tales of Arise dla was. Demo do ogrania też jest w tym momencie. Do następnego miłego i hej! Zobaczmy jeszcze inne postacie Shion. Okay, to jest ta. Kisara to jest... Aha, to jest ta starczą. Taką zawsze tworzę w MMO kolejną postać, blondynę właśnie, albo z jakimś mieczem dwułapnym w ciężkiej, pełnopytowej zbroi, albo z tarczą, jeżeli miecza się nie da mieć. Halim.
O, to jest jeszcze ten jeden, którego średnio kojarzę. Mamy ich w party? Nie, nie wszystkich mamy w party. Niektórych, bo tam są dwie osoby jakby przy tym znaczniku dipadowym bardziej w lewo, że pokazuje, że możemy coś jeszcze zmienić, więc jakieś tutaj zamieszania są. Interesting, interesting.